Czasami jest tak, że człowiek zatraca swoje człowieczeństwo, potem na nowo odzyskuje godność ludzką, kiedy właściwie ten człowiek staje się człowiekiem. Pokój i dobro, witam Was bardzo serdecznie. Tak, dzisiaj trudny temat związany z człowiekiem, związany z każdym z nas. Czasami patrzymy na różne osoby, widzimy, jak się zachowują i czasami nawet mówimy, no człowiek się tak nie zachowuje, prawda? Człowiek się tak nie zachowuje, to jest nieludzkie, takie postępowanie jest nieludzkie. A więc jest coś, co charakteryzuje człowieka, jest coś, co stanowi pewien kanon sposobu życia, postępowania, zachowania się, mówienia, też odczuwania, kanon charakteryzujący osobę ludzką. No właśnie, kiedy to powstało? Albo inaczej, kto decyduje o tym, że człowiek tak powinien zachowywać się, a nie inaczej? Że właściwie o człowieczeństwie człowieka, no przepraszam, że takie troszeczkę masło maślane wychodzi, ale nie znajduję innych słów, że o tym naszym człowieczeństwie decyduje to czy tamto. Że był kiedyś moment jakiś w historii ludzkości, który sprawił, że ta osoba, ten byt człekopodobny czy człekokształtny stał się osobą ludzką, stał się człowiekiem. Co o tym zadecydowało? Co było tak bardzo przełomowe w tej historii człowieka? Oczywiście wiele nauk się tym zajmuje. Ja nie będę tutaj ani antropologii uprawiał, ani innych dyscyplin filozoficznych i tak dalej, ale chcę Was zachęcić dzisiaj do wysłuchania na ten temat refleksji kardynała Ratzingera, papieża Benedykta XVI. Zapraszam serdecznie. Stworzenia człowieka nie należy rozumieć jako czegoś niezmiernie odległego w swym początku. W Adamie powinniśmy widzieć każdego z nas. Każdy człowiek pozostaje w bezpośrednim stosunku do Boga. Wiara nie mówi o pierwszym człowieku niczego więcej niż o każdym z nas. I odwrotnie, nie mówi o nas mniej niż o pierwszym człowieku. Każdy człowiek jest kimś więcej niż produktem dziedziczności i otoczenia. Nikt nie jest tylko i wyłącznie wynikiem dających się obliczyć czynników należących do tego świata. Owszem, tajemnica stworzenia unosi się nad każdym z nas. Zdanie, że człowiek jest stworzony przez Boga w sposób szczególniejszy i bardziej bezpośredni niż wszystko inne w przyrodzie, znaczy, by się wyrazić prościej, że Bóg pomyślał był człowieka w sposób specyficzny. Pomyślał człowieka nie tylko jako istotę, która istnieje, lecz jako istotę, która go poznaje. Nie tylko jako twór będący produktem jego myśli, lecz jako egzystencję, dla której jest on, Bóg, przedmiotem myślowego poznania. Ta wola Boga stworzenia człowieka obdarzonego poznaniem stanowi specyfikę stworzenia człowieka. Z tego punktu widzenia można postawić diagnozę o formie powstania człowieka. Proch ziemi stał się człowiekiem w chwili, w której stworzenie po raz pierwszy, choć w bardzo mglistej formie, zdolne było posiąść myśl o Bogu. Pierwsze ty, wypowiedziane przez usta człowiecze do Boga, oznacza chwilę, w której zrodził się duch w świecie. Tutaj przekroczono rubikon powstania człowieka, albowiem nie użycie broni czy ognia stanowi o człowieczeństwie, lecz zdolność bezpośredniej relacji do Boga. To stanowi podstawową treść nauki o specyfice stworzenia człowieka. W tym leży centrum wiary w dzieło stworzenia w ogóle. Tyle kardynał Ratzinger. Jak zwykle głęboka myśl, być może trochę nas zaskakująca. Nie użycie broni, nie użycie ognia, nie jakieś tam inne sprawy związane z rozwojem jakichś umiejętności człowieka, ale to właśnie umiejętność czy zdolność bezpośredniej relacji do Boga stanowi o człowieczeństwie. Zdolność do relacji z Bogiem stanowi o człowieczeństwie. Tak sobie pomyślałem, bo kardynał na początku tego fragmentu mówi, że ta prawda o stworzeniu człowieka, która jest zawarta w Biblii, wcale nie jest tak daleka od każdego z nas. I tak sobie pomyślałem właśnie, próbując powiązać to, co było na początku tego dzisiejszego tekstu, a więc, że ta prawda o stworzeniu człowieka wcale nie jest tak daleka od nas, z tym, co było na końcu, a mianowicie, że o naszym człowieczeństwie stanowi zdolność wejścia w relację z Bogiem, to myślę sobie tak. Im bliżej człowiek Boga, tym bardziej staje się człowiekiem. Im głębiej wchodzi w relację z Bogiem, tym, o ile tak można powiedzieć, bardziej staje się człowiekiem. Ale to zdanie można powiedzieć również w inny sposób. W momencie, kiedy człowiek odchodzi od Boga, w momencie, kiedy człowiek zrywa relację z Bogiem, w momencie, kiedy człowiek chce wykreślić Boga ze swojego życia, w momencie, kiedy człowiek chce wykreślić Boga z historii, z życia społecznego, z życia rodzinnego, wtedy zatraca swoje człowieczeństwo. Wtedy zatraca swoje człowieczeństwo. I chyba tak się dzieje na naszych oczach, słuchajcie. Że tam, gdzie zapomniano o Bogu, albo tam, gdzie chce człowiek pozbyć się tej relacji z Bogiem, tego odniesienia do Boga, tego odniesienia do Bożego prawa, do Bożych przykazań, tam zaczynają dziać się złe, dramatyczne sytuacje. Tam pojawia się dramat człowieka dotkniętego jakimiś nieszczęściami, jakąś przemocą, gwałtem, jakimś nieuporządkowaniem moralnym, które niszczy życie człowieka, niszczy jego psychikę, jego życie duchowe, życie również materialne, no bo widzimy, co się dzieje chociażby w kontekście wojny, prawda? Gdzie nie ma Boga, tam zaczyna dominować siła, przemoc. Im bardziej człowiek odchodzi od Boga, tym bardziej zatraca swoje człowieczeństwo. Jaka jest recepta zatem? Jeżeli widzimy, w jaką stronę idą niekiedy nasze rodziny, w jaką stronę idą różne organizacje, już nie chcę tutaj ich nazywać po imieniu, ale organizacje, które odrzucają Pana Boga, które są coraz głośniejsze, coraz bardziej agresywne, wchodzą do szkół, chcą demoralizować młode pokolenie. Jaka jest odpowiedź? Na pewno nie ta, którą próbują wprowadzać niektórzy rodzice, paradoksalnie właśnie wypisując chociażby dzieci z religii, nie posyłając do kościoła, odchodząc od kościoła. No niestety nie odbuduje się człowieczeństwa, jeżeli na powrót nie nawiążemy relacji z Bogiem. I o tym trzeba ludziom powiedzieć. To właśnie, tak jak mówił kardynał Ratzinger, w tym jest głęboka prawda. To właśnie wejście w moją głęboką relację z Bogiem sprawia, że jestem w stanie odbudować swoje człowieczeństwo. To jest ratunek dla świata. To jest ratunek dla świata. Powrót do Pana Boga, zwrócenie się w kierunku Ty, a tym Ty jest Bóg, a potem tym Ty jest drugi człowiek. Niestety dzisiaj człowiek bardzo mocno zwrócił się w stronę ja. Ja potrzebuję, ja. A przez to, że staje się sam ja, tak, osamotnionym ja staje się bezsilny, staje się bezradny, staje się szybko łupem tego drapieżnego lwa. Nieprzyjaciel twój diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Sami jesteśmy bezradni. Przypomnijcie sobie wczorajsze słowo na dobranoc i tę biedną owieczkę, tę 72, prawda, która chciała korzystać z wolności, bo czuła się taka powszednia, taka niechciana, tak? taka średnia, więc chciała być kimś wyjątkowym i postanowiła opuścić stado. Zerknijcie do wczorajszego odcinka opowiadania Bruno Ferrero. Tak, moi drodzy, módlmy się za siebie nawzajem, módlmy się za naszą ojczyznę, za nasze rodziny, za młode pokolenie, za dzieci, za młodzież, żeby swoje człowieczeństwo rozwijały w relacji z Bogiem. W relacji z Bogiem. Być może ci młodzi ludzie tego nie wiedzą jeszcze. Być może dzieci tego nie wiedzą, ale rodzice powinni o tym wiedzieć i rodzice powinni o tym swoje dzieci do tego przekonywać, czy o tym przekonywać przede wszystkim przykładem swojego życia. Przede wszystkim przykładem swojego życia, że moja relacja z Bogiem sprawia, że ja żyję inaczej. Chrześcijanie powinni żyć inaczej. I to powinno być widać. Dobrze, moi drodzy, tyle tej dzisiejszej refleksji, niedzielnej refleksji. Życzę dobrej nocy, spokojnej nocy. I bądźcie zawsze w bliskiej relacji z Panem Bogiem. Bo zobaczcie, nasze zbawienie, nasze życie wieczne, nasze niekończące się szczęście, czyli niebo, to jest nic innego, jak bycie w komunii z Bogiem. A tam będzie pełnia człowieczeństwa. Nie ma pełni człowieczeństwa bez komunii z Bogiem. Albo inaczej, dopiero w pełni, kiedy się wydoskonale, kiedy nie będzie we mnie zła, grzechu, kiedy zostanę oczyszczony, zbawiony, odkupiony i tak dalej, wtedy dopiero będę mógł wejść w komunię, w relację z Panem Bogiem tam w niebie. Tam się spotkamy. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.